Subskrybuj kanał MPIC GO i poznaj świat najlepszych produkcji audio. MPIC GO zaprasza do wysłuchania książki Mariusza Zielkę, zatytułowanej Człowiek, który musiał umrzeć. Czyta Mateusz Weber. Od autora. Impulsem do napisania tej powieści stały się prawdziwe wydarzenia. W połowie 2012 roku w środowisku dziennikarzy śledczych pojawiła się informacja o szantażowaniu jednego ze znanych biznesmenów szalenie kompromitującymi materiałami. W sprawę mieli być zamieszani agenci służb specjalnych, posłowie, dziennikarze i inni biznesmeni. Jak dotąd zarzuty stawiane temu przedsiębiorcy nie potwierdziły się w najmniejszym stopniu i należy je uznać za mało wiarygodne a zapewne fałszywe, stworzone tylko na potrzeby omawianego szantażu, w celu wyciągnięcia pieniędzy. Sprawa ta mnie zainspirowała. Chciałbym jednak bardzo wyraźnie zaznaczyć, że opisywany przedsiębiorca nie jest postacią, którą wówczas rzekomo szantażowano, a jego przeciwnik nie jest tym prawdziwym dziennikarzem. Wydarzenia opisane w tej książce są zmyślone. Aha, dodam jeszcze całkowicie poważnie. Nie zamierzam popełnić samobójstwa. Prolog. Niedziela 22 stycznia. Mężczyzna nazywał się Jarosław Stanowski i do niedawna był znanym dziennikarzem. Wisiał na skórzanym pasku przymocowanym do masywnego stalowego haka wkręconego w sufit. Ciało zsiniało już i zaczęło śmierdzieć. Przy drzwiach posterunkowy kończył wstępne przesłuchanie jednego z sąsiadów, a dwaj inni policjanci pilnowali na klatce schodowej nielicznych gapiów, wymieniających spiskowym szeptem uwagi i podejrzenia. Trzej technicy oznaczali ślady, zabezpieczali odciski palców, fotografowali poprzewracane meble, stłuczone szklanki, zalane kawą papiery, siniaki i zadrapania na ciele. Śledczy z Wydziału Kryminalnego łamali procedury, paląc papierosy przy oknie. Gdy zobaczyli przybysza, zmieszani zdusili niedopałki w słoiku. Taka szycha? Tutaj? Generał uspokoił ich gestem dłoni, jakby chciał powiedzieć: Nie przeszkadzajcie sobie, mnie tu nie ma. Uważnie, tak jak go poproszono, obejrzał całe mieszkanie, a potem ciało i był już pewien to ściema. Drań próbował wyprowadzić ich w pole, wciągnąć na minę. Do czego to doszło? Tyle razy ostatnio mieli do czynienia z pozorowaniem samobójstwa, a ten szaleniec wymyślił sobie coś zupełnie odwrotnego niby taki niepokorny, zaangażowany i przejęty dziennikarz, a w rzeczywistości zwykły furiat. Nie da się tak łatwo zmylić tropów, chłopcze. Rozmawiałem z lekarzem, jest przekonany, że próbował upozorować morderstwo. Powiedział do śledczych z ledwo wyczuwalnym naciskiem i sugestią: Dobrze by było, żebyście odnieśli podobne wrażenie. Oczywiście trzeba poczekać na sekcję, jednak na moje oko też to tak wygląda. Tylko po co? To szajbus. Śledczy odchrząknął i powiedział już całkowicie poważnie: Jeden z tych Wie pan, szefie przeświadczonych, że cały świat skrzyknął się przeciwko nim. Wszędzie są szpiedzy, zabójcy na zlecenie podsłuchy i pułapki. Jak taki wchodzi do knajpy, od razu myśli, że kelner mu wsadzi pluskwę pod serwetkę. Hmm. Rok temu złożył doniesienie na wilczej, że niby poluzowano mu śruby w kołach, żeby spowodować wypadek. O, nie wiedziałem, skłamał generał. Dokładnie przejrzał informacje na temat Denata z policyjnych baz danych. Trochę tego było. I dobrze. W razie problemów łatwo będzie zrobić z niego paranoika. Ech, chłopie, po co ci były te wszystkie wojny? Nie wiedziałeś, że przyciągną czarne wizje, nieoczekiwane kontrole, nagłe zatrzymania i błędy w wynikach testów na obecność alkoholu we krwi? Wybrałeś sobie wrogów, którzy mają duże możliwości w kreowaniu alternatywnej rzeczywistości. Zarzekał się, że widział kogoś przy samochodzie. Dał nam nawet jakieś lewe ekspertyzy. Oczywiście oskarżył Wolaka. Śledczy wskazał na stół, wypełniony po brzegi stosami materiałów, o Romanie Wolaku, jednym z najbogatszych ludzi w Polsce. Przedsiębiorcy, kontrolującym biznesy głównie w sektorze chemicznym, ale też w branży nowych technologii, medycynie, na rynku surowców i wielu innych. To był jego konik. Dopaść wolaka. Generał uśmiechnął się nieszczerze. Już widzę, jak miliarder na kolanach luzuje mu koła w aucie. Zadrwił, choć doskonale wiedział, że śledczemu chodziło o sprawstwo kierownicze, zlecenie lub podżeganie, a nie czynny udział. Nie miało to żadnego znaczenia wobec faktu, że prokurator po sprawdzeniu odmówił wszczęcia śledztwa. Każdy ma swojego hezia, Ale żeby od razu popełniać samobójstwo, generał obszedł ciało i wskazał na tkwiący w suficie solidny hak. Poza kwadratową sztabą, przytwierdzoną czterema śrubami, zabezpieczał go jeszcze specjalny płaskownik. Konstrukcja robiła wrażenie solidnej i trwałej. On sobie specjalnie pod szubienicę to zamocował? Hak na worek bokserski. Sąsiedzi mówią, że dawniej boksował. Bardzo dawno temu. Aha. Gdyby nie dorwał go prawicowy świr, to może byłby całkiem fajny facet. Podobno w młodości nieźle sobie poczynał. Można było z nim normalnie wypić i pobalować, potem zwariował. Coś tam z młodości mu zostało, wtrącił drugi śledczy. Tuż przed zdarzeniem przynajmniej sobie pociubciał. Policjanci zarechotali. Na widok uniesionych brwi generała jeden z nich wyjaśnił. Parę godzin przed śmiercią spotkał się z przyjacielem, wykładowcą z Uniwersytetu, niejakim Jaworskim. To niezły knur. Nie przepuszcza żadnej, jeśli tylko może. Rąbie te studentki aż wióry lecą. Wiem, bo wykładał też u nas, w legionowie. Naprawdę ma fatalną opinię, mimo że dzieli się z przyjaciółmi. Stanowski był jego przyjacielem? Najlepszym. Razem mieszkali na studiach. Wciąż się spotykali. No i ten Jaworski w sobotę sprowadził na imprezę do knajpy dwie laski. Młode, zabawowe. Skończyli we czworo w jego mieszkaniu na starówce. Docentom teraz nieźle się powodzi, dodał drugi śledczy. Jaworski to telewizyjna szycha, wyjaśnił jego partner. Sporo bierze za występy w TV. Generał nie przyznał się, że stosunkowo dobrze zna Jaworskiego. Kilka razy mieli okazję porozmawiać na różnych imprezach i balach obstawianych przez celebrytów. Ktoś już go przesłuchał? Wstępnie, przez telefon. Sąsiad, który znalazł zwłoki, zanim dał sygnał na 112, zadzwonił do Jaworskiego. Docent zgłosił się do nas i powiedział, że jest kompletnie zaskoczony, bo Stanowski nigdy nie mówił o samobójstwie. Tak jak mówiłem, dobrze się bawili w nocy, przeleciał jakąś Biankę czy Dankę, następnie wyszedł od Jaworskiego i wrócił do domu. A potem się okaleczył i powiesił, podsumował generał. Właśnie. Ten Jaworski sądzi, że to morderstwo? Generał napiął mięśnie w oczekiwaniu na odpowiedź. Mogła być bardzo znacząca. Nie, nie, nie był specjalnie przekonany do swojej tezy. Przyznał, że Stanowski był przegrany, zgorzkniały, porywczy i nieprzewidywalny. Nie szło mu ostatnio. Media nie chciały z nim współpracować. Założył jakiegoś bloga, ale i tam prawnicy ciągle blokowali mu wpisy. Mógł targnąć się na życie pod wpływem nagłego impulsu. Dodatkowo mocno schudł, chorował. Skarżył się na jakieś bolesne dolegliwości, ale szczegółów Jaworski nie znał. Choroba dobrze koresponduje z samobójstwem w protokołach prokuratorskich, pomyślał generał. Ileż to pięknych dolegliwości można dopisać w rubryce motyw. A tu dodatkowo mamy kłopoty finansowe, kryzys osobowości powiązany z przekwitaniem, porażki zawodowe i osobiste. Może z tą Bianką czy Danką też mu nie poszło najlepiej i oto efekt. Pięknie się składa. Śledczy chyba nie miał już nic do dodania, więc tylko pokręcił głową w zadumie. Kto się zabija zaraz po seksie? Musiał być naprawdę szurnięty. Generał zasalutował niedbale, uścisnął dłoń oficerom i mruknął coś pod nosem na pożegnanie. Przed wyjściem jeszcze raz zerknął na dziennikarskie materiały na stole. Nie było wątpliwości, że Stanowski celowo je tam poukładał. Z pewnością marzył o tym, by zostały włączone do akt śledztwa. Dowody, które śledczym i mediom mogłyby powiedzieć: Tu znajdziecie odpowiedź na pytanie, kto jest winny. To on mnie zamordował. Problem w tym, chłopcze, pomyślał jeszcze, że nikt cię nie zamordował. Sam sobie założyłeś stryczek i nie możesz nawet liczyć na dołączenie do teczki seryjny samobójca, którą pewnie kiedyś, za 25 lat, weźmie pod lupę jakieś archiwum X. Ale i ono nie powiąże tej sprawy z żadnym miliarderem, bo materiały o Wolaku wyciągnę z akt kiedy już umorzymy sprawę. Był trup, a za chwilę już nie będzie. Z tego, co przeczytał dziś w pospiesznie przygotowanym przez rzecznika prasowego researchu, ten dziennikarz nie był lubiany i prawie nie miał przyjaciół. Nawet Jaworski nie będzie szukał dziury w całym, żeby nie narażać się na zerwanie współpracy z Wolak Investments. Był przyjaciel, nie ma przyjaciela. Generał wyszedł z mieszkania dziennikarza i powoli ruszył do niepozornego prywatnego auta. Przysługiwał mu samochód służbowy, luksusowa limuzyna z kierowcą, ale w tego typu sprawach wolał uniknąć tłumu świadków. Są spotkania, na które nawet ministrowie chadzają piechotą i bez ochrony boru, co niestety, dodał w myślach z przekąsem, nie zawsze ich chroni. Wsiadł do samochodu, zapiął pasy, pomodlił się, by silnik zapalił bez problemów, co w wypadku starego, mało używanego kombi wcale nie było takie pewne, wrzucił bieg i ruszył niespiesznie w kierunku domu. Jednak zanim dojechał do siebie, przystanął nieopodal pobliskiego parku, wyszedł z auta skupioną niedawno komórką na kartę i oddalił się od wozu na kilkanaście kroków. Za drzewem rozpakował komórkę, włożył kartę i uruchomił telefon. Bateria pokazała stan połowicznego naładowania. Wystarczy, jak zwykle. Wystukał numer, który znał na pamięć i przyłożył aparat do ucha. Byłem na miejscu, powiedział bez wstępów, gdy usłyszał głos pierwszego. Nie wygląda za dobrze. Hm, jak bardzo niedobrze? Upozorował to tak, żeby. sam wiesz, trzeba będzie się trochę napracować, żeby nie było kłopotów. Generał delikatnie sugerował, że jego rola w tej sprawie wciąż może być istotna i cenna niezwykle cenna. W końcu ryzykuje karierę, stawia na szali 25 lat nieskazitelnej służby no, może prawie nieskazitelnej. Nie wiem, co znajdziemy w jego komputerach, ale. Cały się obłożył papierami na temat naszego figuranta. Dasz radę coś z tym zrobić? Pierwszemu chodziło o usunięcie niezwiązanych z samobójstwem dokumentów, tak by nie robiły bałaganu w aktach. Prokuratura szybko wykluczy udział osób trzecich w zdarzeniu, ale lepiej zadbać też o akta. Kto wie, czy kiedyś nie trafią do jakiejś sejmowej komisji, gazet, czy innego główna. Jak tylko prorok może się posprząta. No chyba, że coś jeszcze zostawił. Gówno może. Trup i tyle. No, trup. Dziennikarzy nie było? Żadnego. Mają to w dupie. W razie czego przygotowaliśmy odpowiedni PR. Sprawa pewnie w końcu trafi na afisz, jak się dowiedzą prawicowe gazety, ale nie sądzę, żebyśmy musieli się przejmować. Kto je czyta? To nie media, tylko oszołomy. Nikt nie traktuje ich poważnie. Właśnie. Generał cmoknął, oblizując wargi tak głośno, że w uszach jego rozmówcy zabrzmiało to jak namiętny odgłos z artystycznego filmu pornograficznego. Od wakacji pierwszy miał sporo do czynienia z takimi filmami i ciągle o nich myślał. Szczególnie, że ostatnie problemy, które rozwiązywał, także dotyczyły sfer intymnych. A ten, jak mu tam? Spytał tymczasem generał, by zwrócić uwagę, że nie tylko jego rola w tej sprawie jest istotna. Olson? Generał oczyma wyobraźni zobaczył, jak przegrany, przygnębiony samobójca Stanowski siada do komputera i coraz bardziej nerwowo klika wielokrotnie w przycisk ściągania poczty. Nie nadchodziła, a on mógł tylko klikać i przeklinać. Pieprzony Sven Olson. Szwed tyle razy opowiadał o tym, że trzeba pomagać dziennikarzom śledczym w innych krajach. A gdy przyszło, co do czego? Nawet nie odpowiedział na maila. Właśnie, co z nim? Pewnie nawet nie wie, że jest zamieszany. Nie odpowiedział na maila i. <laughs> pierwszy zarechotał już nie odpowie. Problem rozwiązany. Mamba pożarła. Tematu nie ma? Otóż to. Jesteś pewny, że hakerka nie zostawiła śladów? Jest najlepsza. No to, git. Sprawa zamknięta. Tak. Zamknięta. Zaraz po pożegnaniu generał rozłożył telefon na części i rozrzucił je w różnych kierunkach, a trochę dalej upuścił zniszczoną kartę. Pierwszy. Człowiek, z którym przed chwilą rozmawiał. Preferował inny sposób zacierania śladów po kontaktach ze swoimi wiewiórkami, ale trudno zmienić stare nawyki. Wrócił do domu w doskonałym humorze. Zarwał noc, jednak dzięki temu spółka ochroniarska, w której miał niejawne udziały, zyska kolejny niezły kontrakt i będzie mogła wypłacić niemal równie znaczącą premię jego żonie zatrudnionej na mało wymagającym i pozornie źle płatnym stanowisku konsultanta do spraw szkoleń. Nie będzie mu żaden chuj mówił, że jest frajerem, bo byle dyrektorzy w komendzie głównej potrafią się lepiej ustawić niż całe szefostwo. Wchodząc do ciepłego łóżka, wygrzanego przez nieco może za duże, rumiane ciało Basi, po raz ostatni tego dnia pomyślał o Romanie Wolaku. Człowieku, który zarabiał miliardy na kontraktach z państwem, uczestniczył w niemal każdej złodziejskiej prywatyzacji, miał w kieszeni polityków, agentów, dziennikarzy i policjantów. To dzięki takim ludziom jak on, Wolak mógł przez tyle lat kosić kasę z funduszy emerytalnych, wykorzystywać cynki przy prywatyzacjach, robić złote interesy z państwowymi spółkami. Zawsze liczyć na korzystny kredyt w banku oraz pobłażliwość wszelkich tajnych i jawnych państwowych służb. Nikt nie prześwietlał podejrzanych interesów przedsiębiorcy, nie zadawał trudnych pytań, nie oczekiwał szczerych odpowiedzi. Mimo wielu politycznych zawieruch, biznesmen pozostawał nietykalny. Co roku na świecie podejmowanych jest dziesięć milionów prób samobójczych. Milion z nich kończy się śmiercią. Najwięcej samobójstw popełniają ludzie młodzi oraz w okresie przekwitania, w wieku 45 do 55 lat. Wbrew rozpowszechnionym sądom, na własne życzenie częściej porywają się mężczyźni niż kobiety. We wszystkich grupach ryzyka mężczyźni mają zdecydowaną przewagę. Część pierwsza. Tylko słowa. Rozdział pierwszy. Czwartek. 16 lutego. Dziewczynka mogła mieć najwyżej trzynaście lat. Stała nago na środku pokoju i niezgrabnie zasłaniała dłońmi miejsca intymne. Zwisająca z sufitu słaba żarówka rzucała wątłe światło na jej ciało i wilgotne, pomarszczone ściany. Odsłoń je, padło polecenie z zakadru. Opuść ręce. Dziewczynka nie posłuchała. Ktoś w czarnej panterce i masce podszedł do niej i ułożył jej ramiona wzdłuż ciała. Małe piersi sterczały jak u afrykańskich nastolatek, czarny, gęsty zarost, pomiędzy nogami, nikł w cieniu rzucanych przez postać czającą się z boku. Klęknij. Nie posłuchała kolejnego polecenia. Mężczyzna w panterce znów podszedł i zmusił ją, by uklękła. Cień poruszył się niespokojnie, jakby zadrżał. Dziewczynka klęczała przez dłuższy czas bez ruchu, wokół nic się nie działo. Cień nagle urósł i okrył ją całą. Plecy mężczyzny w czarnym garniturze wypełniły większą część ekranu. Biały kołnierzyk koszuli przykleił się do spoconej szyi. Mężczyzna pogmerał przy rozporku. Dziewczynka uniosła dłoń, by zasłonić się przed strumieniem moczu. Oprawca skończył i odszedł. Została sama. Opadła na ziemię i wtedy kamera zrobiła zbliżenie na jej twarz, przepełnioną bólem i strachem. Jednak nie płakała. Zbyt często z nią to robiono, by płakała. Drzwi trzasnęły głośno, co wyrwało z zadumy siedzącego przy komputerze wysokiego, szczupłego, pięćdziesięciolatka o białych włosach i błękitnych oczach. Sven Olson wyłączył nagranie i w ostatniej chwili zasłonił plecami ekran monitora. Nie chciałby, ktokolwiek widział ten film. Nawet Karla. Co oglądasz? Zapytała. Materiał z Polski skłamał, uciekając wzrokiem, równocześnie kliknął na teczkę z bieżącymi reportażami. Wciąż dręczy cię poczucie winy? Spojrzał na nią przeciągle, nie odpowiedział od razu. Karla była jego najbliższą współpracownicą i powiernicą. Znali się od ponad dwudziestu lat i ufali sobie niemal bezgranicznie. Jednak tego sekretu nie chciał jej wyjawić, przynajmniej na razie. Powinniśmy potraktować chłopaka poważnie, mruknął. Karla skinęła głową, choć nie wyglądała na przejętą. W przeciwieństwie do Svena, który często działał impulsywnie i raptownie, ona zawsze starała się zachować chłodny profesjonalizm. Wiedziała, że emocje, choć nieuniknione, nie pomogą w naprawieniu błędów. Stało się co się stało. I skoro nie mogli tego naprawić, powinni skoncentrować się na zadaniach, na które mieli wpływ. Jeśli zbyt często spoglądasz za siebie, znów się potkniesz. Potraktowaliśmy poważnie. Po prostu mieliśmy ważniejsze rzeczy. Chłopak zginął, szepnął Sven. Sam przecież wiesz, ile mieliśmy pracy. Może rozbudujemy redakcję i zwiększymy liczbę kolumn? To w niczym nie pomoże. Dla części materiałów zawsze zabraknie miejsca. Sven upewnił się, że odtwarzacz wideo zniknął z ekranu, odsłonił monitor i otworzył folder z tekstami nadesłanymi do redakcji reportera. Żółte te czuszki zapełniły trzy długie rzędy, a po przewinięciu myszką pojawiły się jeszcze dwa. Dużo, zadziwiająco dużo. Na pewno nie zdołają wszystkich opublikować. Sam sobie jesteś winien. Stworzyłeś niebezpieczny precedens i oto efekt, westchnęła Karla. Miała rację. W ubiegłym roku Sven opublikował materiał rumuńskiego dziennikarza o współczesnym niewolnictwie i prostytucji na Bałkanach. W ten proceder zamieszani byli oficerowie sił pokojowych ONZ. Tekst w dużej mierze historyczny, przywołujący dość znane wydarzenia. Miał niewątpliwie walory publicystyczne oraz dramatyczny finał z opisem najnowszych faktów, które próbowano zatuszować. Sven i cała redakcja byli pod wrażeniem, jedynie Karla miała wątpliwości. Słusznie zauważyła, że trudno zweryfikować takie materiały. Sven postawił na swoim i już w dniu publikacji rozkręcił aferę, atakując w telewizyjnym studiu adwersarza z ONZ. Zrugał biednego, niewinnego przecież urzędnika, jakby to on osobiście gwałcił kobiety. Jest tak samo winny, wyjaśniał później. Nie bez racji. Nic nie robi, tuszuje sprawę, mydli oczy, zatem odpowiada za te czyny. Nie mniej i nie bardziej. Dla nas liczy się proceder, który nie ustanie, dopóki nie zostaną podjęte właściwe działania władz. Jeśli ONZ pragnie oczyszczenia, Musi działać. Kłótnia Svena z urzędnikiem poszła w wiadomościach BBC i tak reporter po raz kolejny zyskał nie do końca oczekiwany światowy rozgłos. Właśnie wtedy padło to nieszczęsne zdanie. Prezenterka BBC zapytała, czy zdaniem Svena dziennikarstwo śledcze w Europie przeżywa kryzys. Na co Sven odpowiedział z właściwą sobie swadą. Skoro w niektórych krajach gazety nie chcą publikować tekstów śledczych, bo wolą nie narażać się władzy i reklamodawcom, to najwyraźniej tak jest. Nasz reporter jest otwarty dla każdego. Dla nas zawsze czytelnik jest na pierwszym miejscu. Jeśli jakiś dziennikarz ma problem z publikacją w swoim kraju, zapraszam na nasze łamy. Deklaracja szybko rozeszła się w sieci. W ciągu tygodnia dostali dziesięć dużych materiałów, z czego dziewięć nadawało się do kosza, a dziesiąty był zwykłą manipulacją białoruskiej bezpieki. Po miesiącu mieli już z pięćdziesiąt tekstów z całej Europy. Były reportaże czeskie, albańskie, włoskie, hiszpańskie czy francuskie. Zawierało opisy korupcji, handlu kobietami i bronią, nielegalnych badań genetycznych, zabójstw na zlecenie. Mafii Urzędniczych, restytucji majątków żydowskich, ruchów neofaszystowskich i terrorystycznych. Część tych artykułów przetłumaczono na angielski, ale żaden nie nadawał się do publikacji. Potem sytuacja się uspokoiła. Teksty zaczęły przychodzić rzadziej, a Sven wykorzystywał niemal każdą wolną chwilę na ich przeglądanie i weryfikowanie. Dzięki temu wyłowił na przykład bardzo ciekawy materiał na temat mafii transplantacyjnej i nielegalnego handlu ludzkimi organami, z udziałem znanych naukowców i lekarzy. Materiał Stanowskiego jednak zlekceważył i nie mógł sobie tego darować. Ten Polak mógł mieć rację, skwitował teraz. Nie zmienił jednak zdania w sprawie rozbudowy redakcji. Ilość nie przejdzie w jakość. A to ona jest najważniejsza. Dla niej czytelnicy co miesiąc kupują płatnego reportera, mimo że większość sensacji mogą w pigułce przejrzeć na darmowych portalach internetowych. Dla niej chcą czytać długie artykuły, poczuć klimat prawdziwych dziennikarskich śledztw, a nie przygotowanych w pośpiechu fatalnych warsztatowo, często powierzchownych tekstów w tabloidach. Oczekują materiałów na najwyższym poziomie. Na pomysł stworzenia reportera wpadli kilka lat temu, gdy w wyniku kryzysu finansowego oboje padli ofiarą wymuszonych restrukturyzacji. Zrodził się z wściekłości i niemocy Svena oraz pasji i daru przekonywania Karli. Pozornie nic ich nie łączyło. On, dziennikarz z trzydziestoletnim stażem, zaniedbany, często niechlujny i roztrzepany, ale jednocześnie niezwykle pracowity i uparcie zaciekły. Ona, pięć lat młodsza finansistka, wciąż zjawiskowa, oryginalnie piękna była modelka, która wbrew przeciwnościom i stereotypom zrobiła niezwykłą karierę w świecie pieniądza. Sven dobrze pamiętał tamten dzień. Siedzieli w kawiarence przy Kungstredgurden z wypowiedzeniami w kieszeniach. Wtedy Karla, jakby w ogóle nie przejmowała się sytuacją, zapytała: Dlaczego właściwie nie założyłeś swojej gazety, Sven? Proste pytanie, na które dziennikarz mógł znaleźć tysiąc odpowiedzi. Nie miał kapitału, umiejętności organizacyjnych, ani pojęcia o biznesowej odpowiedzialności. Jak miałby sfinansować taką działalność? Jak zadbać o codzienne kwestie budżetowe i podatkowe? Jak poprowadzić zespół? Prawda była taka, że nie chciał, nie potrafił być szefem, nie nadawał się na prezesa i organizatora. Był zwykłym dziennikarzem i kochał ten zawód. Czy zatem można było tę jego miłość od tak przekreślić jednym świstkiem papieru, wypełnionym przez byłego pracodawcę? Nie zasłużył na zwolnienie. To miał ochotę powiedzieć Karli, ale przecież nie o to pytała. A dlaczego ty nie założyłaś własnego funduszu? Tak to się zaczęło. Karla szybko go podpuściła, przypominając, że przecież nigdy się nie poddawał i nie płynął z prądem. Wszak dzięki temu są przyjaciółmi, bo gdy inni dziennikarze z ironicznym politowaniem przyglądali się Karli, jednej z nielicznych, zarządzających na świecie finansów, wciąż opanowanym przez mężczyzn, Sven zdawał się nie dostrzegać jej płci. Zawsze rzetelnie opisywał jej dokonania i nie traktował sukcesów jak przypadków. Potem było dużo słów, parę kłótni, uścisków dłoni, potekscytowania znaczonego podnieceniem i odrobinę niezdrowymi rumieńcami na twarzy. Czuli się jakby płodzili dziecko. Minął zaledwie miesiąc, a oni opijali otwarcie wspólnego biura na poddaszu kamienicy przy Blackthorn's Grant cztery pokoje, dwie firmy. Wydawnictwo śledcze Reporter oraz Towarzystwo Inwestycyjne Karli Hyman. Po roku podnajęli jeszcze opuszczone w popłochu przez upadającą firmę handlową biuro naprzeciwko, a Karla zawiesiła niezależną działalność finansową, by zająć się zarządzaniem operacyjnym redakcją reportera pozyskiwaniem pieniędzy dla gazety z emisji akcji i papierów dłużnych oraz skutecznym lokowaniem na giełdzie nadwyżek finansowych Okazało się że to pisma śledczego a nie nowego funduszu inwestycyjnego oczekiwał rynek Pamiętasz co ci tłumaczyłam co jest ważne w biznesie bądź wielki albo znajdź niszę powtórzył wyświechtany slogan Wolałbym być wielki ale znalazłeś niszę. Wielcy teraz upadają. Jeśli zawsze płyniesz z prądem, nigdy nie trafisz na coś wyjątkowego. Karla nie wtrącała się w sprawy redakcyjne. Skupiała się wyłącznie na finansach i tylko w wyjątkowych sytuacjach, na wyraźną prośbę partnera, służyła mu radą. Każde z nas powinno robić swoje. Ja pieniądze, ty dobre teksty. Reporter pod kierownictwem Sfena był pismem z założenia dość staroświeckim. Nie miał nowoczesnej szaty graficznej. Nie obudowywał artykułów dziesiątkami kolorowych zdjęć i infografik. Unikał wydawania jednoznacznych sądów i przyciągania czytelników za pomocą sensacyjnych tytułów. Główną ideą pisma było zaprezentowanie jak najszerszego kontekstu każdej sprawy, wielu punktów widzenia i różnych możliwości ich interpretacji. Nierzadko poświęcali 20 kolumn na jeden temat. I ktoś ma to kupić? Pytali zdziwieni inni dziennikarze, przyzwyczajeni do lekkich, obrazkowych magazynów, które próbowały dostosować się do praw rządzących informacją i rozrywką w dobie internetu, i wciąż nie dostrzegały, że to droga donikąd. Być może nikt by nie kupował, gdyby nie zadziwiający zbieg okoliczności. Właśnie wtedy ukazała się słynna powieść jednego ze szwedzkich dziennikarzy, opowiadająca historię pisma bliźniaczo podobnego do reportera. Po światowym sukcesie książki szybko wychwycono podobieństwa, a Svena często pytano, czy jest pierwowzorem dziennikarza opisanego w powieści. No, przyznaj się wreszcie. śmiała się z niego Karla. Mikael to ty. Pewnie setka nam podobnych chciałaby, żeby zadano im to pytanie. Odpowiadał. Prawda była taka, że Stig i Sven nigdy się nie poznali. Larsona interesowały zupełnie inne kwestie. Był dziennikarzem zaangażowanym w ruchy antyfaszystowskie, często mocno lewicującym, podczas gdy Olson, mimo podobnej wrażliwości na społeczne dysonanse i niesprawiedliwości, trzymał się twardo ekonomii oraz analizy sytuacji międzynarodowej. Owszem, miał zbliżone podejście do wielu kwestii, bo uważał, że w demokracji taką postawę nakazuje zwykła przyzwoitość. Jednocześnie jednak nie ulegał poprawnym politycznie nowofalowym tezom, twardo przeciwstawiał się socjalistycznym zakusom kolejnych rządów, był zdecydowanie bardziej konserwatywny i mimo wielu własnych przykrych doświadczeń wypowiadał się przeciwko zwiększaniu wydatków na pomoc społeczną. Wychodził z założenia, że państwo opiekuńcze przynosi czasem więcej szkody niż pożytku. Zaliczano go raczej do grona niewrażliwych, mało empatycznych pragmatyków, którzy zamiast o parytetach, przemocy wobec kobiet, rasizmie, patologiach, woleli rozmawiać o wątpliwej skuteczności mnożników Keynesa, albo o pomijaniu w dyskusjach o rosnących podatkach oczywistych wniosków wypływających z teorii Lafera należał do zdeklarowanych zwolenników ograniczania deficytu wydatków państwa i biurokracji uważał że tylko rozwój przedsiębiorczości wyeliminuje niekorzystne tendencje w szwedzkiej gospodarce dlatego tak bolała go mała skuteczność reform centroprawicowego rządu Karla Bildta i powrót do władzy socjaldemokratów do czasu powstania reportera Olson nie miał większej styczności z dziennikarstwem śledczym Powątpiewał wręcz w jego znaczenie. Rzeczywistość zbyt często dostarczała mu dowodów, że reporterzy wykonujący ten zawód są tak naprawdę żurnalistami przeciekowymi, a nie śledczymi. Cóż to za trudność przepisać akta prokuratorskie czy policyjne? Relacjonowanie chorych urojeń, zawistnych agentów i funkcjonariuszy, Miałoby być więcej warte niż umiejętność analizowania trendów gospodarczych i giełdowych. W duchu upierał się przy zdaniu, że każde prawdziwe dziennikarstwo jest tak naprawdę śledcze, bo wymaga wygrzebania ukrytych informacji, a nie bezkrytycznego powielania notek prasowych czy twierdzeń oficjeli. Jednak od czasu pewnej wpadki na forum poświęconym zmianom w mediach zachowywał te poglądy raczej dla siebie. Nie podejmowanie tematyki morderstw i mafii czyni kogoś dziennikarzem śledczym, tylko chęć dochodzenia do prawdy wszelkimi możliwymi metodami i odwaga w prezentowaniu ustaleń. W mechanizmach gospodarczych można znaleźć więcej tajemnic i społecznie istotnych kwestii niż w kaburach gangsterów i sejfach prokuratorów, powiedział wówczas nieopatrznie. Tak? A w przeglądzie ekonomicznym szuka pan tajemnic czy budżetów reklamowych? Zawołał w odpowiedzi ktoś z sali, co skwitowano śmiechem, gdyż gazeta, w której Olson był zatrudniony, znana była z omijania trudnych tematów i schlebiania reklamodawcom. Z jednej strony unikał więc konfrontacji. Nie wchodził głębiej w dyskusję o upadku dziennikarstwa, bo wiedział, że musiałby krytykować również siebie. Z drugiej, nie chciał, by odbierano jego uwagi jako brak szacunku dla grupy śledczych, narażających życie w rejonach świata targanych zawieruchami wojennymi czy rządzonych przez mafię. Łatwo było dokonywać ocen z zabezpiecznego biurka, w ciepłym mieszkaniu, w bogatym i spokojnym kraju. A jednocześnie doceniał zdjęcia i reportaże realizowane z narażeniem życia – nawet jeśli nie do końca wierzył w czyste pobudki reporterów. Stworzenie własnego pisma całkowicie zmieniło jego perspektywę. Chłodne uznanie, wstrzemięźliwe poparcie dla idei, połączone z wątpliwościami co do używanych środków i intencji, zastąpił żarliwy entuzjazm. Nagle stał się zapalonym zwolennikiem dziennikarstwa śledczego i jego najwierniejszym obrońcą. Mimo to jedyne, co naprawdę łączyło go z Larsonem, to pasja do science fiction i pisania, ale o tym dowiedział się dopiero po śmierci słynnego kolegi po fachu. Nie był Mikaelem. Karla w żaden sposób nie przypominała Eriki. Ich przyjaźń nigdy nie przerodziła się w miłość, a tym bardziej w seks. A reporter cóż. Akurat tu podobieństwa mogły wcale nie być takie przypadkowe. Gdy opracowywali z Karlą koncepcję nowego tytułu, uznali, że właśnie pisma o profilu śledczym brakuje na rynku najbardziej i miałoby ono największe szanse na sukces. Wiedzieli też, że w jednym z wydawnictw przygotowywana jest kontrowersyjna publikacja, która może wywołać szeroką dyskusję na temat dziennikarstwa, roli mediów, mainstreamu i innych kwestii. Działali więc pragmatycznie. Chcieli powołać do życia nowatorskie pismo, takie o którym marzyło wielu dziennikarzy. Chcieli współtworzyć coś, co po sukcesach WikiLeaks i ProPublica.org miało zostać nazwane piątą władzą. A Rose? Pytał czasem sam siebie, wspominając osobę, której niesamowitą, pełną dwuznaczności sprawę reporter opisał na początku swojej działalności. Czy Stick mógłby ją kiedyś poznać i wykorzystać do stworzenia postaci literackiej? Raczej wątpliwe. Niesamowity zbieg okoliczności. A może to Sven na siłę próbował dopasować książkową fikcję do rzeczywistości. Tak czy inaczej, dzięki sukcesom powieści Larsona i wyjątkowej historii zakończonej zeznaniami Rose Friedman, reporter zyskał uznanie. Co miesiąc rosło grono jego czytelników, z czasem zasilających krąg gorliwych fanów. Po dwóch latach ze skromnych 10 tysięcy nakład wzrósł do 30, a potem ta liczba uległa podwojeniu. Dziś sprzedawali 85% pisma wydawanego w 100 tysiącach egzemplarzy. Mimo internetowego dostępu do części najważniejszych tekstów, czytelnicy reportera byli mu wierni i wciąż chcieli kupować egzemplarze papierowe lub specjalne wydania na tablety. Traktowali je niemal jak kolekcjonerskie trofea. Zaangażowane, dobre dziennikarstwo okazało się potrzebne, chodliwe i godne zapłaty. Było zwyczajnie dobrym biznesem. Niewyobrażalny sukces, jak na tak małą redakcję. Może powinniśmy oddać tego Polaka telewizji? zapytała Karla, przerywając Svenowi te niewątpliwie wzruszające i miłe wspomnienia. Telewizja pewnie by pomogła. Tak jak wsparła pismo przez nagłośnienie przed dwoma laty jednego z najważniejszych tekstów. Wówczas ów wybór nie był jednak przypadkowy. Ważna szycha telewizyjna została oszukana przez ludzi opisanych w reporterze. W przypadku Polaka nie było takiego przełożenia. Druman, to o niego chodzi, prawda? Pytanie Karli sprawiło, że przeszedł go dreszcz złości pomieszanej ze skruchą. Wszak obiecywał, że nie będzie ganiał za duchami, a jednocześnie wiedział, że to obietnica bez pokrycia. Wciąż nie wierzył, że sprawa drumana znalazła już finał. Boisz się, że wrócił z krainy zmarłych? Powraca jak bumerang, przyznał. Jakby ta historia miała wciąż odrastające macki. Ośmiornica albo podobne paskudztwo. Helk Druman, chrzaniony Helk Druman, zabrał Svenowi masę zdrowia i kto wie, o ile lat skrócił życie. W pierwszym roku działalności reportera stał się jednym z głównych reklamodawców. Przekonywał, że chce wesprzeć niezależne i dobre media. Twierdził, że mocno stawia na etykę w swoich przedsiębiorstwach, nie akceptuje działań pozaprawnych, korupcji, a nawet wyścigu szczurów. Jestem wzorem biznesowej etyki. Taki wizerunek budował dzięki dobrym piarowcom i przyjętej strategii. Przedsięwzięcia, w które się angażował, też musiały być takie. Ekologia, energia odnawialna, badania naukowe, aktywizacja społeczna, oczyszczalnie, nowoczesna medycyna, pomoc zwierzętom. Samo dobro. Chodzący święty. Sven delikatnie o niego wypytywał, ale nie słyszał żadnych głosów krytyki. Helk był lubiany, gładki, piękny, czysty. Żadnych narkotyków, ekscesów, oszustw, żona, dzieci, życie, które może służyć za przykład. Olson powinien się zorientować, powinien sprawdzić dokładniej. Ale odpuścił. Z pełną świadomością, że nie wykorzystał wszystkich dostępnych środków do sprawdzenia człowieka i jego aktywności biznesowej. Dał się osaczyć draniowi, wpadał w coraz większe uzależnienie od jego uroku. Po wielu miesiącach współpracy, prezentowania różnych pozornie prospołecznych kampanii, w których Helk namawiał do inwestycji w swoje nowatorskie pomysły, reklamodawca i prawie przyjaciel w jednej osobie nagle zniknął, a całe przedsięwzięcie okazało się zwykłą, starą jak świat, oszukańczą piramidą. Druman rozpłynął się w powietrzu, a z nim blisko miliard euro wypłaconych przez inwestorów. Większość tej kasy została wyprana w dziwnych inwestycjach w mało atrakcyjne aktywa w Polsce, Rumunii i Albanii. Reporter tylko dlatego uniknął krytyki innych mediów, że tamte dostawały jeszcze więcej z ogromnego budżetu reklamowego i sponsoringowego przedsiębiorcy. Prawie całe życie drumana okazało się wymyślone. Niesamowite. Gość wynajął nawet dziewczynę z dziećmi na żonę. Stworzył sobie świat fikcji, w której świetnie się poruszał, a nikt, włącznie z policją, organami skarbowymi i dziennikarzami, się w tym nie zorientował. Media zamierzały zamieść całą sprawę pod dywan, żeby nie ponieść konsekwencji i ograniczyć krytykę swojej własnej postawy. Jak najszybciej zapomnieć oto strategia czyszczenia brudów nie odpowiadać na pytania, nie komentować, nie pisać. Nie mówić. Nie ma tematu. Te same, pełne banałów i patosu media, rozliczające polityków, biznesmenów i notabli, w momencie własnej wtopy siedziały cicho jak trusie. Na rozgłosie nie zależało nawet nabranym klientom, bo wśród nich było wiele gwiazd i mnóstwo celebrytów, próbujących uniknąć rozgłosu i towarzyszących mu szyderstw. Nie bez znaczenia był też zapewne fakt, że część z pozostałych klientów inwestowała w fundusze drumana nielegalnie zdobyty majątek lub próbowała uniknąć płacenia wysokich podatków. Chcieli wykorzystać tę firmę do prania pieniędzy i nie podejrzewali, że pranie będzie aż tak skuteczne. Sven jednak nie odpuścił. Po trzech miesiącach opublikował numer niemal w całości, poświęcony drumanowi i prezentujący jego ciemne sprawki, włącznie z rolą reportera. Nie myślcie, że tylko wy jesteście idiotami, przekonywał. Ja sam jestem największym kretynem. Przeprosiny za głupotę i posypanie głowy popiołem niewiele dały oszukanym ofiarom cwanego biznesmena. Za to Svenowi przyniosły cień uznania w pewnych środowiskach. Ostatecznie zaowocowało to wizytą, którą złożyła w redakcji niezwykła agentka służb specjalnych i dało początek działaniom na rzecz rozpracowania zdecydowanie największej afery, którą zajmowało się pismo Olsona. Finalnie, choć kilka informacji naraziło reportera na konflikty i procesy, śledztwo przeciwko oszustowi nabrało tempa. I pewnie zakończyłoby się wielkim procesem, gdyby Helg Druman nie uległ przypadkowemu wypadkowi samochodowemu w Izraelu. Sprawa ucichła na długie miesiące. Do chwili, gdy do gabinetu Olsona zapukała Rose Friedman. Karla w jednym niewątpliwie miała rację. Jeśli Sven miałby świadomość, że reportaż Stanowskiego może pomóc w odkryciu kolejnych wątków w sprawie Drumana, Rzuciłby wszystko, by śledzić ten trop. Polski dziennikarz popełnił jednak zasadniczy błąd. Z niewiadomych powodów nie podkreślił powiązania swojego materiału ze sprawą Helga. Wystarczyłoby jedno zdanie na początku Panie Olson, oto tekst o związkach afery Drumana z Polską. Wtedy na pewno zwróciłby na niego baczną uwagę. A tak? Cóż. Artykuł Jarosława Stanowskiego był tylko kolejnym materiałem z setek tekstów przesłanych do redakcji, a na dodatek dotyczył sprawy nieznanej szwedzkim czytelnikom. Sven spojrzał na ekran komputera. Mafijne powiązania słynnego przedsiębiorcy. Autor Jarosław Stanowski. Słynnego przedsiębiorcy? Poza swoim krajem ten biznesmen był prawie nieznany. Co to mogło obchodzić Szwedów? Tekst otrzymali dwa miesiące temu w połowie grudnia z anonimowej skrzynki pocztowej założonej na Yahoo. Wiadomość podpisał Jarosław Stanowski, przedstawiający się jako dziennikarz śledczy. Napisał, że od ponad roku prowadzi dochodzenie w sprawie podejrzanych transakcji Romana Wolaka. Jednego z najbogatszych polskich przedsiębiorców, znanego również na świecie z inwestycji na rynkach ropy i gazu oraz w koncerny medialne i przedsiębiorstwa z branży dóbr szybko zbywalnych. Roman Wolak? Nazwisko nic wówczas nie mówiło Svenowi i prawdopodobnie było obce 99% czytelników reportera. Może z wyjątkiem imigrantów z Polski. Mail był napisany dość pokraczną angielszczyzną. Tezy niezbyt jasne. Reportaż równie kiepsko przetłumaczony. Stanowski poprosił o umieszczenie tekstu w reporterze. Argumentował, że żadna polska gazeta nie chce go opublikować. We wstępie ani słowa o drumanie. Czy Polak mógł nie wiedzieć o obsesji Olsona? Czyżby nie chciał jej wykorzystywać? A może uważał, że podkreślanie tego wątku jest niepotrzebne, bo także telna osoba jak Olson sama jest w stanie wyciągnąć wnioski. Sven przysłał materiał Karli oraz dwóm innym dziennikarzom z prośbą o opinię. Sam początkowo przeczytał jedynie lit i jakiś fragment ze środka. Niezbyt poruszony zamknął plik i o nim zapomniał na dobre kilka tygodni. Czuł się usprawiedliwiony. W tym samym czasie dostali wielki materiał o Julianie Assange'u, oskarżonym o gwałt na szwedzce twórcy WikiLeaks, oraz wywiad z przyjaciółką rzekomo zgwałconej kobiety. Ponadto obrabiali teksty o ruchu oburzonych i umowach ACTA, a ktoś ze źródeł rządowych zaproponował im publikację tajnych raportów środowiskowych dotyczących budowy gazociągu Nord Stream. Oraz korupcji na wielką skalę przy realizacji innej politycznie kretyńskiej umowy. Zachód oddał Rosji ekonomiczne panowanie nad Europą Wschodnią w zamian za uśmiech towarzysza byłego szpiega i nowego cara Rosji. Dużo się działo, dużo ważniejszych rzeczy niż sprawa jakiegoś pomniejszego polskiego kacyka i kłopotów nieznanego dziennikarza. Świąteczno-noworoczny numer reportera rozszedł się błyskawicznie i był rzeczywiście mocny. Olson po raz kolejny robił rundę po studiach telewizyjnych i cieszył wzrok wiadomościami na czerwonych paskach. Reporter zarzuca Rosji korupcję polityczną. Szokujące szczegóły w sprawie Assange'a. Czy doszło do międzynarodowego spisku przy umowach akta? Pismo ponownie było na ustach innych dziennikarzy, co sprzyjało budowaniu mocnych więzi w redakcji. Wieczorami podekscytowani i szczęśliwi przesiadywali z zespołem do późna w barze Płonąca Tęcza. Opijali sukces, a jeśli zbyt dużo wypili i nie mogli prowadzić samochodów, Sven z Karlą trafiali do mieszkania wynajmowanego po drugiej stronie ulicy. Formalnie należało ono do spółki, którą Olson powołał kiedyś dla wyjaśnienia cypryjskich transakcji holdingu stalowego. Poddasze nazywali dziuplą. Było przytulne, ale mocno niepraktyczne, stąd decyzja, żeby ewentualnie traktować je jako lokal konspiracyjny lub sypialnie dla informatorów spoza Sztokholmu. Ostatnio mieszkał w nim uciekinier z Afryki Środkowej, którego ostatecznie ledwie się pozbyli. Szczęśliwie lub pechowo dziki lokator został aresztowany, oskarżony o serię gwałtów i celowe zarażenie dziewcząt AIDS, co zniweczyło wielomiesięczną walkę Svena i redakcji o ocieplenie wizerunku czarnoskórych imigrantów. Po tym incydencie Sven zamierzał wynająć lub sprzedać lokal, ale po rozmowie z Karlą zrezygnował. Nie potrzebujemy pieniędzy, a mieszkanie zawsze się może przydać, argumentowała. Strata dziupli byłaby bolesnym ciosem, bo miała ona wyjątkowy klimat. Z okien można było podziwiać niesamowite widoki. Z jednej strony wychodziły na Rydar Holmen i Stare Miasto, a z drugiej na zatokę Rydar Fierden. Olson mógł podziwiać zadbane mury i wąski trakt zmierzający nad wodę. Dziupla miała otwarty charakter. Jedynie barek oddzielał niewielką kuchnię od salonu przechodzącego dalej w sypialnię, wyposażoną w duże łóżko z wygodnym materacem. Na którym kładli się obok siebie i rozmawiali z zamkniętymi oczami. Od kiedy zaczęli razem pracować, powtarzali ten rytuał i wciąż chyba zastanawiali się, dlaczego nie znajduje on zakończenia w wiadomy sposób. Być może, gdyby Sven spróbował, gdy trafili tu po raz pierwszy, dziś wyglądałoby to inaczej. Ale wtedy oboje byli straszliwie zmęczeni godzinami przesiedzianymi przed komputerem, raportami finansowymi i innymi biurokratycznymi rzeczami. A potem okazja minęła, a dodatkowo Sven wdał się w gorący romans z Rose. Z jakiegoś nie do końca wypowiedzianego powodu zamknęło mu to drogę do ewentualnego związku z Karlą. Zostali zatem tylko przyjaciółmi. Dzielili się obawami i radością, strachem i nadzieją, jak brat i siostra, najlepsi towarzysze, bez seksu. Sven zastanawiał się, czy dlatego tak dobrze im ze sobą, że nigdy nie dopuścili do cielesnego zbliżenia, choć bardzo często rozmawiali również o sprawach intymnych, sercowych, zdradzając sobie wzajemnie najskrytsze, najbardziej osobiste przeżycia także te, o których nie mówili nikomu, nawet kochankom. Nie widział w tym niczego niestosownego. Uważał ten układ za bardzo zdrowy i dawno już przestał rozważać, jak to by było, gdyby choć raz spróbowali. Pewnej lutowej nocy, właśnie po takiej oczyszczającej rozmowie w dziupli i chwili uspokajającego wyciszenia, które następowało zawsze po wydaniu kolejnego numeru pisma, Sven przypomniał sobie o mailu z Polski. Następnego dnia przez całe popołudnie próbował odnaleźć tekst w skrzynce pocztowej. Bezskutecznie. Maila nie było też w wysłanej poczcie, a Karla i inni, którzy przesłali artykuł do przeczytania, także nie mogli odnaleźć wiadomości i pliku z reportażem. Chwycił za telefon i poprosił Paulę Sonik. Niedawno zatrudnioną dwudziestolatkę zajmującą się w reporterze ochroną danych i zabezpieczeniami komputerowymi. Ktoś chyba usunął mi jednego maila ze skrzynki. Wyjaśnił. Paula trochę przypominała Rose. Była równie chuda i chłopieńca, niska i niemal tak samo żywiołowa. Tylko jasne włosy, ładna cera i typowa dla dzieciaków w tym wieku dziewczęco chłopieńca twarz odróżniały je od siebie. Żując gumę pogmerała w komputerze. Od czasu do czasu zadawała krótkie pytania, z którego dnia był mail, co zawierał, czy był pusty czy z załącznikami z jakiego serwera i kraju przyszedł. Odpowiadał na ile potrafił, bo nie pamiętał ani dokładnej daty, ani kraju ani serwera. Kurwa nic nie pamiętał. Subskrybuj kanał MPIC GO i poznaj świat najlepszych produkcji audio.